tragiczne. Znowu. W kamerze to dobrze widać, ale tak naprawdę to słabo widzę drogę i są ogromne zaspy. Zamieć śnieżna, dzień dobry kochani, dzień dobry. Zobaczcie, zaczyna padać śnieg. Hejka! Czasem po zimno. Siemano, powtórka z rozrywki. Przed chwilą naprawdę było ładnie, świeciło słońce. Zobaczcie, lada moment, a my też jedziemy taką boczną troszkę drogą. I Krzysiek wam już dzisiaj rano też pokazywał, jak wygląda sytuacja. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing. Moi drodzy, życzcie mi powodzenia. Tam jest piekarnia. Nigdy w niej nie byliśmy. Nasza tykocińska, Narew. I chcemy kupić kilka rzeczy dzisiaj. Więc Krzysiek z Nel zostaje. Z tyłu są moi rodzice i ja z moją mamą. Idziemy. Po prostu idziemy. Zobaczcie, jaka piękna pogoda. Krzysiek z Nelcią zostaje. A my we dwie, tam prosto za tym domem jest piekarnia. Trzymajcie kciuki, żeby ta piekarnia była czynna na takie zakupy, wiecie, stacjonarne? Tak. No, mama już gotowa. Żadna pogoda i nie straszna, więc lecimy, trzymajcie kciuki, żebyśmy kupiły jakieś świeże pieczywko. No i niestety nie udało się. Babcia chciała pokupować jakieś jeszcze rzeczy na dzień babci, ale się nie udało. Mama zrobiła dziś dzieciakom jakąś galaretkę. Jedziemy dalej. Cała zmokłam, jeżeli chodzi o tą przechadzkę. Cała, po prostu jestem mokra, włosy mokre, wszystko mokre, kurtka mokra. Idziemy tutaj do spożywczego sklepu, może jakieś jeszcze jest świeże pieczywko. Zobaczcie, wracamy z powrotem, wszystko pięknie, fajnie się uspokoiło. Wróciliśmy już do domu. Właśnie przemyłam sobie szybciutko Thermomix, bo będę robiła za chwilę zupę ogórkową. Krzysiek właśnie nastawił sobie wodę na kawkę, także będzie pił sobie teraz kawę. A ja mam dzisiaj w planie, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o gotowanie. Dzisiaj robimy ogórkową z Thermomixa. Dzisiaj mam już takie banany, naprawdę byle jakie, więc zrobimy sobie chlebek bananowy. Moje dzieci bardzo lubią właśnie, jak położę im na ten chlebek troszeczkę twarogu, trochę dżemu, bardzo im to smakuje, także ogórkowa, chlebek bananowy, a na obiad u nas dzisiaj kurczak pieczony, ziemniaki z koperkiem i por. Chyba, że ktoś będzie miał ochotę na buraczki, bo też mamy. Także taki dzisiaj jest plan, trochę kulinarnie, troszkę sobie pogotuję, przygotuję, ale tak jak mówię, zupa będzie pewnie na dwa dni. Chlebek też, dzieciaczki będą miały sobie, dzisiaj mamy piątek, więc na piątek i sobotę na pewno. Zaraz wam pokażę, bo pokażę wam w ogóle, jak wyglądają nasionka, dlatego że wodę w nasionkach, w naszych kiełkach musimy zmieniać co dwa. Dwa, trzy razy dziennie? No, dwa razy dziennie i trzeba spryskiwać je. I też dwa razy dziennie. Ale uważaj, kiedy? Bo zaraz przeleje. Jak już podrosną, to trzeba je spryskiwać? Nie, jak się zmienia wodę, to się spryskuje z góry. Zobacz, jak ja to spryskałem. Okej, rozumiem. Czyli dobra. Po prostu wymieniasz wodę, dajesz nową, starą wylewasz i pryskasz tutaj z góry. Okej. Okay. Już tam jakaś jedna z was, czytałam komentarze, dobra, stawiam, napisała, że dobra, jak kiełki nie wyjdą, to będzie na męża. No właśnie, kochane moje, i o to chodziło, o to właśnie chodziło. No właśnie, że jak coś nie wyjdzie, to będzie wiadomo. To teraz wam coś powiem, wyjdą na pewno, bo jak ja coś robię, to zawsze wychodzi, więc na pewno wyjdą. No właśnie, więc ja też powiem ci, że patrzyłam pod tym kątem, dam Krzyśkowi, to na pewno wyjdzie. No fajnie, fajnie, zobaczymy, będziecie razem z nami obserwować ten proces.
I tak, byliśmy w sklepie spożywczym, udało nam się kupić świeże bułeczki, świeży chleb i pokażę wam jeszcze, bo kupiłam tą moją, ten krem z łososia i on bardzo rzadko jest w naszym sklepie, a dzisiaj akurat nam się udało i kupiłam też taki ciemny swojski chlebek, więc tak. Tak, a nie wiem, czy słyszałaś, jak chodź kupywaliśmy... Chodź tutaj, tak, chodź tu, nie bój się. Jak kupywaliśmy ten krem, to pani tak jakby wybrała z tej miski, dała nam i mówi do swojej koleżanki tam: Basiu, czy jest jeszcze krem? A pani Basia mówi: nie, już nie ma, to już ostatni był, więc... No, więc on naprawdę idzie, szybko schodzi. Tak, bo jest dobry po prostu, tak, więc idzie, ogóle... idę kawę pić. Tak. W ogóle, słuchajcie, tam jest bardzo dużo takich produktów garmażeryjnych, jakieś sałatki, naleśniki, gołąbki, swojskie kiełbasy, swojski chleb, także no naprawdę fajnie ten nasz sklep w Tykocinie jest zaopatrzony. No, z piekarnią fail wyszedł, nie pytajcie, w ogóle jakie tam były zaspy, jaka była śnieżyca, to wam powiem, że... O, jest artystka nasza. To powiem wam, że przeboje, po prostu przeboje. Zaszłyśmy tam z mamą w te, wiecie, zaspy, śnieżyca, my zaszłyśmy takie podejrzane, tam się kręciłyśmy, a tam tylko wstęp, nieupoważniony wstęp zbroniony, także no, taka sytuacja. Dobra, moi drodzy, zabieramy się za zupkę ogórkową, muszę wyjąć maślankę, bo do chlebka będzie mi potrzebna z lodówki, masło i jajka, bo te produkty będą nam potrzebne w temperaturze pokojowej. Zobaczcie, jeszcze wam pokażę, tak wyglądają nasionka. Tak zapachniało kawką, że wiecie co, tak, tutaj muszę poukładać, że ja chyba też sobie wypiję kawkę. Tak mi się po prostu zachciało, Krzysiek tutaj narobił zapachu. Jezu, ten kubek zaraz stamtąd spadnie różowy. No tak to jest, jak się ma tak dużo kubków. Także chyba wjedzie ten przepiękny z Turcji. Z rybką. Cudny jest. Zobaczcie, Krzysiek poszedł do Nel, do pokoiku. I patrzcie, tu się parzy kawa, a tu zobaczcie, co się wydarzyło. Rozsypany cukier. Ja, jak widzę rozsypany cukier, to nie pytajcie. Nie jestem wcale spokojna, także myślę, że nie zauważę. Mhm, jasne, patrzcie. I pewnie pod tą deską też jest zawsze. I mówię zawsze, wsyp do cukiernicy cukier. No nie, patrzcie, zawsze gdzieś się wysypie. Do mnie w ogóle świetna paczka. Będzie to moja współpraca na Instagramie od Nojo. Omega 3, nowy, słuchajcie, jak to się nazywa? Nowy kolagen. Tabletki na porost włosów, bo ja muszę się wziąć, bo mi ostatnio wypadają włosy. I zobaczcie, coś takiego na tabletki. Ale to na Instagramie będę miała z nimi współpracę, więc pewnie wszystko wam pokażę na Instagramie. Ale to dzisiaj uzupełniam i będę sobie stosować. Bardzo fajna opcja, żeby się zorganizować i brać tabletki codziennie. Zobaczcie, to jest właśnie ta pasta, to jest dokładnie krem z wędzonego łososia. O, wygląda tak. Wędzony krem z łososia i powiem wam, że to jest przepyszne. I taki swojski chlebek wzięłam jeszcze sobie, ciemny. W ogóle muszę zrobić ten chleb niskowęglowodanowy, bo moja mama też go chce, bo bardzo jej smakował. Małe pomidorki, maślanka wyjęłam już z lodówki, żeby wiecie, była w temperaturze pokojowej i koperek do ziemniaczków dzisiaj do obiadu. Więc tak, tak to wygląda, ale kanapka z kremem wjedzie dzisiaj na pewno na kolację. Robię kawkę, w międzyczasie trochę jeszcze ogarniam. W ogóle patrzcie, wyszliśmy dzisiaj i nie położyłam... Rodzice wrócili, bo się z nimi trochę dzisiaj rozdzieliliśmy po tej piekarni. My pojechaliśmy w jedną stronę, rodzice w drugą. I słuchajcie, właśnie mówię o tym, że zapomniałam posłać łóżka. W sumie nie zdążyłam, bo szybko, szybko, raz, dwa, osiem, pięć, potem pojechaliśmy. Musiałam zrobić kilka rzeczy na komputerze, potem pojechaliśmy właśnie do tej piekarni i zaraz muszę posłać łóżko. Kawka mi się robi. Leo dziś w przedszkolu, elegancko ubrany, założyłam mu białą koszulę. Śnieżka! Do tego musztardowy sweterek i dzisiaj będą nagrywać wierszyki i piosenki dla babci i dla dziadka i później pani nam wyśle, także pewnie dziadkowie dzisiaj sobie obejrzą, no i później jak Leo wróci z przedszkola, idziemy do dziadków, mama jakieś tam przyrządziła pyszności dzieciaczkom, dzieci wręczą babci dziadkowi prezenty, także tak to dzisiaj też będzie wyglądało. Nie jest babcia i dziadek, o, babcia rzuca w ciebie śnieżkami. Ja cię nie mogę, patrz, ole. Co ta babcia z dziadkiem, oszaleli czy co? Dobra, kawka zrobiona, jest, zabieram się za zupę. Jeżeli chodzi o zupę ogórkową,
to u nas dzieci za bardzo za ogórkową nie przepadają, więc mają pomidorową. Właśnie gotuję jeszcze makaron, bo się skończył, do zupy pomidorowej, natomiast my z Krzyśkiem jak najbardziej. Krzysiek też jeszcze kiedyś na początku naszej znajomości, to jest za pomidorową nie za bardzo, a ja, Boże, za pomidorową, za ogórkową nie za bardzo, natomiast ja uwielbiam, tak jak Żurek. Czym kwaśniejsza zupka, tym lepsza. Także szukamy zupy ogórkowej i lecimy. I was yours for the taking. Guess I needed a home. But if I'm not mistaken, you were good on your own. Wiecie co, jeżeli chodzi o zupę kiszoną, to ja zawsze robiłam ją sama, ale co mnie najbardziej wkurzało, to tarkowanie ogórków, więc tutaj zobaczcie, wrzucamy ogórki, Thermomix nam je posieka i to jest naprawdę duże ułatwienie. Nel chowa tutaj swoje zabaweczki. Zobaczcie, zupa gotowa, zaraz nas tu zaparuje, wygląda naprawdę świetnie. Nie pokazuję Wam z bliska, bo tak jak mówię, zaraz tutaj para będzie, więc zupkę teraz będę przelewała do garnka, dlatego że zabieram się teraz za chlebek bananowy. Ok, mam tutaj formę, musimy ją natłuścić masłem, więc już przygotowałam sobie masło. Rozgrzeję zaraz piekarnik i lecimy z chlebkiem. No dobrze, zobaczcie, mam już gotowy chlebek bananowy, przełożyłam do formy i jeszcze włożyłam dwa bananki, żeby to tak fajnie wyglądało później, jak się upiecze. To już pomysł mój, zaczerpnięty skądś tam, w Thermomixie nie było takiego jakby zalecenia, natomiast fajnie to później wygląda. Także teraz na 50-60 minut, 180 stopni i pieczemy. No dobrze, marynata już jest, to jest taka moja marynata, mamy tutaj jogurt grecki, mamy tutaj sos sojowy, dużo czosnku, dużo delikatu, tej takiej przyprawy do mięsa, trochę słodkiej papryki, także myślę, że to fajnie wyjdzie. Teraz tak piecze mi się jeszcze chlebek bananowy, więc żeby to się fajnie przegryzło, wrzucimy sobie to do lodówki na jakieś 45 minut. No i jestem, moi drodzy. Tak naprawdę dzień dzisiaj tak szybciutko zleciał. Najpierw to moje gotowanie. Gotowanie, pieczenie i trochę dzisiaj, nie powiem, czasu spędziłam w kuchni. Później oczywiście byliśmy z dziećmi u babci i u dziadka, u ich dziadków, moich rodziców. Tak wiecie, nie wiem czemu, ale no sprostuję, bo może jakby ktoś nie wiedział. No i moi rodzice pięknie przyjęli dzieci. Mama przygotowała taki fajny dla nich poczęstunek. Były galaretki, owoce, drożdżóweczki, bułeczki. No super, po prostu mama z tatą tak fajnie im to zorganizowali, więc posiedzieliśmy naprawdę, wypiliśmy kawkę. No i patrzcie, raz, dwa, osiem, pięć, zaraz zrobiło się już późno. No i teraz czas, żeby jeszcze troszeczkę pobawić się z dziećmi. No i dzieci będą uciekać spać. Także bardzo, bardzo rodzinnie, bardzo przyjemnie. Myślę, oho, czemu ja nie wzięłam ze sobą aparatu na dół? I wiem czemu, bo go ładowałam w drugim pokoju i zupełnie o nim zapomniałam. Także tak nam minął dzisiejszy jakby wieczór, popołudnie. Jutro pokażę Wam, spróbujemy sobie chlebek bananowy. No bo już dzisiaj mówię, no nie ma sensu, u rodziców dzieciaczki już pojadły sobie, także na jutro szykuję właśnie już ten chlebek bananowy, pokażę Wam i powiem Wam, jak smakuje, ale myślę, że będzie smakował naprawdę bardzo dobrze, także pewnie dzieci już sobie zjedzą na śniadanie kanapeczki, więc jutro Wam wszystko pokażę. No co kochani, no na ten moment to by było na tyle, bo już tutaj nic innego Wam ciekawego nie powiem, pewnie jeszcze się do Was później odezwę, a tymczasem pobawimy się jeszcze trochę z dzieciaczkami, zabieramy się za sprzątanie, za kąpiel, taki wiecie, mamuśki, nie? Codzienny, wieczorny rytuał. No i żeby nie było, to Nelcia jest cały czas już przygotowana na pójście do przedszkola. Tutaj ma sweterek, tutaj ma bluzeczkę, tutaj ma plecak. No i planujemy, aby w poniedziałek już do przedszkola poszła. Zobaczymy. A Ty co jeszcze będziesz robić tutaj? A co ja mogę robić o tej porze codziennie?
z laptopem. Tak, montuję vloga, żebyście mieli go jutro. Montujemy vlogi, tak. 7:30 i tak sobie myślę, o, jakiś króciutki ten vlog nam dzisiaj wyszedł, bo już jestem, słuchajcie, na 14 minucie. Mówię, co to jest ostatnio, ja tutaj trzepię vlogi, wiecie, 19, 20, ponad 20 minut, aż sama jestem w szoku. A dzisiaj nie było żadnej takiej pogadanki motywującej. Tak, tak, tak. Ale nadrobimy to jutro. Może powiemy Wam trochę o naszych takich postanowieniach noworocznych. Zobaczymy, przy kawce sobie siędziemy, bo jutro jakichś tam planów specjalnych nie mamy. Woda, woda, woda. Tak, to jest jedno z moich postanowień. Co roku sobie postanawiam, żeby pić wodę. No właśnie, no i to zdradzasz już, co będzie jutro. No tak, ale to takie, wiesz, małe, no tak, małe postanowienie. Dobra. Więc woda, woda, woda. Mam ogromny problem z piciem wody i... To prawda. No i naprawdę, wszyscy co mnie znają, to o tym wiedzą, więc ja raz piję, potem przestaję, potem znowu, więc woda, woda, woda i wszędzie ją mam przy sobie, żeby jak najwięcej tej wody pić. Za mną już nie będziemy Wam pokazywać, ale stoi odżywka białkowa, białeczko, które kupiłam już jakiś czas temu i ono stało gdzieś tam z tyłu schowane na dnie szafki. I mówię do Krzyśka, zobacz, mam białko i nie mogę sprawdzić daty ważności. Wiecie, co oni zrobili? Data ważności jest taka sama jak numer partii, patrz na zgrzewie. Tylko, że jak otwieracie takie białko, no nie, to odrywacie no tak, ja tą górę z drzewem i nie mam daty ważności. A tak chciałam sobie jutro zrobić białko z kolagenem i co? I nie będę chyba już piła. Ile no, takie białko może mieć ważności? Nie mam pojęcia. Zobaczę jeszcze na innych opakowaniach, na innym białku, jak gdzieś mamy. Zobaczymy, jaki tam jest mniej więcej termin. Wydaje wiesz, mi się, że długi. Nie dostałam jeszcze go. No tak. No. Takie białko z kolagenem jutro sobie wypiję. No, wydaje mi się, że to jest długi termin, ale lepiej sprawdzić. No jak nie, no to trudno. Niestety, będzie trzeba kupić nowe. Dobra, kochani, to co? To dzisiaj to by było na tyle, bo ja już jestem jakaś taka przeczułgana trochę. Boże, przez te wichury w nocy ja w ogóle nie śpię, naprawdę. Dzisiaj mocno wie, ale chyba dzisiaj już ma być lepiej, już ma troszeczkę przestać. Także widzimy się jutro, 7:30. Dokładnie. Zapraszamy, pozdrawiamy i zapraszamy. Hejka, hej, pa! Hej.